Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1, Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, lecimy pozabijać trochę pełzaczy. Super, plus jeden. Któryś na bank pluje. Okej, żaden mnie nie zdążył, opluć, fajnie. Wyszliśmy z tego bez szwanku. Tutaj gdzieś powinien być napój leczniczy. Jak pamiętacie, dostaliśmy taką informację od Alepa. I wydaje mi się, że on jest troszeczkę wyżej. Dobra, ten pełzacz jest ogarnięty. Możemy wejść na górę. Tylko... O, dokładnie. Tutaj już niestety potrzebna nam drabina. Jak widzicie, dzisiaj szybko zaczynamy. Te pełzacze, tak jak mówili nam wojownicy świątyni, trzeba klepać po prostu... No to jest pierścień. Trzeba klepać bez litości. Pierścień do zwinności. Niestety, ale mi bardziej przyda się siła, nie zwinność. Akurat. Zejdziemy sobie. Na szybciocha. I co? I został nam chyba tylko jeden szyb? Taki poboczny? Albo już żaden? Tutaj wybiliśmy wszystko, co było do wybicia. Tak, tutaj jest chyba jeszcze jeden szyb. Dokładnie. Mamy szczęście, że nie spotkaliśmy nigdzie pełzacza wojownika. Akurat. Witam. Oczywiście zbierzemy sobie z nich to, co mają przy sobie. Tu was jest więcej. No, zdążył mnie opluć. Zostaliśmy oplutet. Ej, gdzie ja się zapisałam? No bez jaj. F9. Oh, fucking. Dobra, pobiegnę najpierw do tego, co mnie opluł ostatnio. Bo one chyba nie wszystkie mogą pluć, albo i wszystkie. Oh shit, macie też naprowadzanie. Świetnie. Dobra, już teraz wiem, że F9. Muszę się zapisać tak, żebym miała z powrotem moje biegańsko, bo jak tego nie zrobię, to będzie kłopot. Dobra, ty mnie oplułeś. Dobra, super. Teraz poszło sprawnie i to jest ten napój. Mamy też tutaj fajną broń, łomotacz. Ona jest bardzo fajna w podstawowym Gothicu 1, naprawdę. Niestety, no nam się już nie przyda, bo mamy lepszą. Ale jak widzicie, ona jest od razu pod moim wyrokiem wojownika. Bo wyrok wojownika to jest broń dodana w Mrocznych Tajemnicach. Na pewno jej nie ma w podstawowym Gothicu 1. Tego jestem akurat w 100% pewna. No i co? Właśnie ogarnęliśmy wszystkie szyby. Tutaj z pełzaczami. Więc możemy porozmawiać z innymi osobami. Na przykład między innymi z Alefem. I... Tutaj jeszcze mamy parę kopaczy. Kopacz, kopacz i garb. Z garbem wam mogę pogadać. Co tu robi ten ork? Złapali go nasi strażnicy. Od tej pory pracuje dla nas. Przecież nie jest nawet skuty łańcuchami. Czemu po prostu nie ucieknie? Raz spróbował. Strażnicy tak go urządzili, że nie mógł się ruszyć przez parę tygodni. Od tej pory nigdy więcej się nie buntował. Okej, okay, tak, tutaj jest ork, który oczywiście zajmuje się tą miażdżarką. Tylko teraz go nie widzę nigdzie. Tu jest zwykły strażnik. Tu jest Gornavid, już z nim rozmawialiśmy, więc na razie damy sobie spokój. Tak, tutaj jest ork niewolnik. Jak widzicie, on troszeczkę się zbugował, ja też się tutaj buguję. Mamy jeszcze węża, możemy spróbować z nim porozmawiać. No. Za Gomeza! Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak.
Podobno przetapiasz tutaj część wydobytej rudy. Kiedyś przerabialiśmy tu cały urobek, ale Gomezowi i Madom nie bardzo się to podobało. Siedzieli tu tygodniami, badając rudę i wszystko dookoła. Węszyli wszędzie i wtykali swoje szlachetne lokale w rzeczy, o których nie mieli pojęcia. W końcu poprzestaliśmy na wytapianiu części urobku. Magowie więcej się tu nie pojawili. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. Okej, okay, czyli ty handlujesz. W sumie moglibyśmy pohandlować troszeczkę, na przykład kubki, brzytwy. Skóry to sobie zostawimy, bo na nie mogą być jakieś zlecenia. Natomiast co by tutaj ci jeszcze sprzedać? Z patelni na pewno nie będę korzystać. Te łoje sobie zostawię, bagienne ziele też lepiej zostawić. Łyżki możemy sprzedać, te bardzo mocne jointy możemy sprzedać. Zielonego nowicjusza, fajkę, perłę. Ostrza sobie też zostawię i te żuwaczki też. Podobno ta kwestia z tym kupnem to jest jakiś problem spowodowany, wiecie, ktoś mi napisał, że za dużymi FPS-ami i może faktycznie ma to jakieś znaczenie. Dobrze, ci strażnicy będą nam jeszcze potrzebni, ale to za moment. My schodzimy przede wszystkim niżej, bo dzisiaj postaramy się dostać do szybu. Tutaj kolejny ork niewolnik. Kolejny strażnik, kopacz. Kopacz, super. Mnie interesuje Ashgar, który tutaj stoi. Za Gomeza. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Liana. Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Ashgar, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Ashgar, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Jasne. Dobrze, że mamy pierścień prędkości, bo dzięki temu będzie dużo szybciej. Oj, dużo szybciej. To jest akurat sprawa naprawdę wow. Mam nadzieję, że tutaj panowie siedzą i że sobie nigdzie nie poleźli. Witam. Siedzi Gorna Kosz. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Okej, okay, dalej. Gorna Wid. Halo, mogę? Mogę? Dziękuję. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. Proszę, może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Ashgana. Będę czekał. Wiecie co? Pójdziemy jeszcze po jednego strażnika świątynnego, który jest wyżej. Ci zdążą sobie tam na spokojnie dojść, gorzej będzie z tamtym, ale będziemy mieli chyba dodatkowe punkty doświadczenia z jeszcze jednego strażnika, wiecie? Dlatego pobiegnę i przy okazji się dowiem, czy faktycznie tak jest, czy jednak nie. Bo tutaj jeszcze jeden powinien być, który się nazywa Piekielnik, a tak serio to Gornabar, cześć. Potrzebuję twojej pomocy. Tak, dodatkowe XP jest. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Możemy na ciebie liczyć, kiedy już odblokujemy prowadzące do niego przejście? Gniazdo pełzaczy! Nareszcie! Mój miecz jest na twoje usługi! Tak, no najgorsze jest to, że te ich usługi to jest jakiś żart. Bo oni nawet tam z nami nie wejdą, nie? Tylko zaatakują tych pełzaczy, które pojawią się na zewnątrz. Tylko te pełzacze zaatakują. Więc to jest bez sensu totalnie, nie? Ale no, obstawa musi być. Witam, strażniku. Nie wierzę, że oni tak szybko tam dotarli, nie? Gra ich tam tepła po prostu.
Dobrze. No i co, Ashgan? Za Gomez. Przygotowania skończone. 1500 ekspa. Można już otworzyć drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. No dobra, no to otwieramy. Tylko wiecie co, wyleczę się do końca. Może nie tym, tylko jakimś żarciem. Na przykład tym. I tym. I tym. I będzie teraz idealnie. Otwieramy. Dziękuję bardzo, że tu weszliście. Ała. Dobra, tu jest pełzacz. Zbudź. Fajnie by było, jakbyście poszli za mną, nie? Ashgan, a ty coś masz do powiedzenia? Za mnie. Nie, nie macie mi nic kompletnie do powiedzenia. Świetnie. Kocham was po prostu. Dobra, tu był jeszcze jeden pełzacz. Tam jest ich oczywiście więcej. Troszeczkę mnie pogryzły, ale to nie jest jakieś... A, bo ty jesteś żywym. Super, nie zauważyłam go. Oh, fucking... Aj. Wiecie co, najgorsze jest to, że tutaj kompletnie nic nie widać. Tu jest ta pluja. Tu jest kolejna pluja. I tu jest jeszcze jedna pluja. Oh my god. Dobra, F5. Wiecie co? Pochodnia chyba będzie dobra, bo ja nie mam swojego światła. O kurde, mam jednak światło. O, jak dobrze. Czemu nie mogę pod dwójką tego używać? A, bo pod piątką jest. Dobrze. Nie mam many. Jestem rozczarowana. Haha. Jak się nazywa mag bez many? Rozczarowany. Ojejku. Psianka jest do many? Nie, do życia. Serafis nie daje many? Co daje manę? Twardzeń. No dobrze. To pod piątką. Światełko powinno nam pomóc. F5. I kolejny fuck, nie mam bieganka. Ale bieda. No właśnie, bieda, bo zaraz zostanę oplutet, nie? Do tego straciłam moje światło. A nie, mam dalej. Dobra. Moment. Jeden. Dobra, F5 sobie zrobimy szybkie z mieczem. I F9. Oh my god, mogę już biegać? Ej nie, dlaczego nie biegam? Fucking. Muszę naprawdę taki stały zapis zrobić. I wczytać. Dziękuję bardzo. Nie dam się wam oplutać tym razem. O tak walni w swojego kumpla. Aj. Dobra, fuck. No nie! Jesus! Gubię pełzacze. Co to miało być? Ty robisz też oplutet? Jakiś jeszcze tu jest? Pluja jakaś? Nie zauważyłam. Chyba, że ominęłam jakąś pluję, to bardzo możliwe. Jak wiecie, no ja nic nie widzę, nie? Dobra, jedyneczka. Tam jest więcej tych pluj. Będę je tak nazywać, wiecie, one normalnie nie plują w jedynce, nie? Tylko Rosza Tajemnicy dodaje im plucie. Także... Także no. Ogólnie w tych szybach można coś znaleźć. One są obrzydliwe, żeby tu włazić, ale tutaj może się coś kryć. Pamiętam, że w jednym na pewno się coś znajduje. Dobra, chyba może w tym, albo w tych dalszych.
Jezu, ale to jest obrzydlistwo. Te tunele są paskudne, nie? Dobra, jeszcze tu jest jeden tunel. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Dobra, F5, bo tu jest kolejna pluja przed nami. Witam cię, oplutet. Tam też są już pluje. Mamy jeszcze chwilę. I nie wiem, czy te pełzacze tutaj częściowo nie wyłażą z tego. Dobra. Oh my god. Tak nie miało być. Tylko na mnie nie pluj. Słyszę coś, ale nie widzę. Chyba w tym głównym korytarzu są te pluje, które wyłażą właśnie z tych tuneli. Tu warto wejść, ja pamiętam, że w jednym z tych tuneli na pewno coś jest. Nie przewidziałoby mi się to raczej. Tylko błagam, nie zrespcie mi się na mordę. Dobra, tam jesteście. Tu jest jedna pluja. Zbliżamy się do gniazda. Fuck. Kurde, to nie ten zapis. To była F9. I do tego nie mam światła. I biegam jak leszcz. Dobra, jeszcze raz. Tak. Tak. I szybki wczyt. Musimy móc biegać, bo bez tego będzie ciężko bardzo, wiecie? Teraz mamy szczęście, bo się zgrupowały. Stały tak naprawdę obok siebie. Więc nie zrobiły mi tak szybko tego oplutet swojego. Do tych można wejść, pamiętam. Tutaj może coś być w jednym z tych tuneli. Aktualnie to się chyba tu prędzej zgubię w tym dziadostwie. Dobra, tutaj nawet nie wejdę. Ach, może i lepiej. Tutaj? Tutaj jest chyba ślepy? Nie, stąd przyszłam. Tak, stąd przyszliśmy. Dobra, chyba sobie damy radę bez światła. Nie ma tragedii, nie? Dobra, zbliżamy się do gniazda, moi drodzy. Widzicie już te żyłki. Dobra, cześć pełzaczu. Dobra. O, Jesus. Naprawdę? Oj, fucking. One są paskudne, te pełzacze. Biegam? Nie biegam z bronią. Jasne, że nie. Bo po co? Więcej tego zapisywania i wczytywania, kurczę. O, witam. Plujesz mnie, nie? No kurde! Ej, lol. Bez sensu. O kurde, prawie mi się udało. To już się nie wydostanę z tego, nie? Kurde, dwie pluje mi postawili tutaj i zadowoleni z siebie, nie? Kurczę. Jest ciężko bardzo teraz. Się tak ustawiły, że ja się tutaj nawet nie wcisnę, nie? Dobra, udało mi się, bo opluły same siebie tak jakby. Dobra, może nie na tym zapisie. Zapiszmy na tym. Save'ie. I co, i mamy królową. Witam. Nie dajmy jej się trafić. Oczywiście królowa nie jest trudna, pod warunkiem, że mnie nie zabije. Znaczy, mnie nie uderzy. Super, mamy nowy poziom. Z królowej nic nie ma. Co jest dziwne, bo wydawało mi się, że w Mrocznych Tajemnicach można coś z niej zebrać. A tutaj lipa. Nie da się nic z niej zebrać. Za to mamy jajka. Pełzacza. Na szczęście ona już nie będzie składała więcej jaj. Ilość wydzieliny powinna być ok teraz.
Naprawdę nie mogę nic z niej zebrać? Wydawało mi się, że z niej można wyciągnąć te... rządy rozrodcze, ale chyba jednak to nie w tym modzie. Albo to nie ta królowa. Bo z tego co pamiętam, w Mrocznych Tajemnicach jest jeszcze jedna królowa pełzaczy. Albo król w innym miejscu. Jest dodany. Albo dodana. Ale tak czy inaczej to mamy ogarnięte gniazdo pełzaczy, moi drodzy. Nareszcie. Mamy jakiś propsik. Mam nadzieję, że nie mieli się tutaj zbyt ciemno, bo już nie chciałam zużywać drugiego światła. Nie bójcie się, ja też nic nie widzę. Widzę tylko bryłkę Rudy. Dobra, witam. Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję ci w imieniu całego bractwa. Oby śniący nigdy nie odwrócił od ciebie swego przychylnego spojrzenia. Mhm. Niech nadaj... Jasne. Przepuść mnie. Znalazłem gniazdo królowej. Wykazałeś się odwagą i hartem ducha. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Niech śnią... Jasne, jeszcze gór na kosz. Znalazłem gniazdo pełzaczy. Wspaniale. Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Korkalon na pewno się niecierpliwi. Jasne. A Ashgan? Pełzacze nie będą wam już zagrażały. To wspaniała wiadomość. Wyślę gońca do Torusa z dobrymi nowinami. Super. I co, i my też wychodzimy już z tej kopalni. Nie mamy tutaj już niczego do roboty. Natomiast musimy udać się do Korkaloma. W ogóle to mi się wydaje, że już będzie zaraz trzeci rozdział, nieżeby coś. Czy ja dobrze biegnę? Tak, dobrze biegnę. Musimy stąd wyjść. Ciekawe, czy Jan też się ucieszy. Można by mu to powiedzieć, może dostaniemy jakąś dodatkową nagrodę. Wow, ale się zapędziła mnie w tę stronę. Dobra, w piątkę zrobimy i lecimy. Super, że się udało pokonać królową. To naprawdę jest spoko sprawa. Zostało nam teraz tylko porobić faktycznie jakieś zadania. Chodźmy do Jana jeszcze go poinformować. Dlaczego zawsze jak przychodzę to wypijecie? No nie przestaje mnie to wkurzać. Znalazłem gniazdo. No to nareszcie będziemy tu mieli chwilę spokoju. Bez obrazy. Dobra robota, chłopcze. Masz, weź tę skrzynkę piwa. Zasłużyłeś. Rozejrzyj się. Dzięki. I co? Wychodzimy, moi drodzy. Oj, wychodzimy. Szybko po drabinie. Zrobię sobie w pięć na wszelki wypadek. I co? Jeszcze skoczymy do Kazmira. Powiedzieć mu, że już jest kopalnia oczyszczona. Ciekawe też, co on powie na ten temat. I zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że nas jakoś sowicie wynagrodzi. Może jakąś bronią. Przypomniało mi się w ogóle, że powinniśmy się nauczyć akrobatyki, żeby się dostać do magazynu z bronią. No cóż. Ale tak żal mi wydawać punktów akurat na akrobatykę, nie? Ale no z drugiej strony to, wiecie, to się zwróci. Ej, nieźle sobie poradziłeś z tymi pewzeczami. Zasłużyłeś sobie na przyjęcie w poczet strażników. Idź do starego obozu i porozmawiaj z Torusem. Aha, jeszcze Kazmir chce z tobą pogadać. Okej, czyli jeszcze mam iść do Torusa. Dobra. Spoko. Fajnie, że gra mnie informuje, żebym poszła i tutaj, i tutaj. W porządku. Zajebiście. No, teraz będzie troszeczkę długie wczytywanko. No, dawaj, gro. Dawaj. W sumie, czego ja oczekuję, no... Zmieniamy kompletnie obszar, musi się wczytać cała mapa. Super, jest widno. No i co ty najlepszego zrobiłeś? O co chodzi? Teraz, gdy już znalazłeś gniazdo pełzaczy, strażnicy nie będą mieli z czym walczyć. A to oznacza, że całą swoją złość będą wyładowywali na kopaczach. Hehehe. Biegnij szybko do Kazmira, bo ma do ciebie jakąś sprawę. Dobra, a to by dali speeda w buzi, czy o co chodzi? No nie dziwię się, że Kazmir coś od nas chce. No nieźle, chłopcze. Prawdziwy wariat. Idź do Kazmira. Chcę się z tobą widzieć. Ale miał przester gościu w tym... w mikrofonie, o matko.
Tam jakiś ziewa, albo nie wiem, co innego robi. Nieważne. Cześć, Makiu. My do Kazmira, na wizytkę. Witam. No mogę. Zawsze mam problem, żeby z nim zagadać normalnie. Dziękuję. Słyszałem o twoim heroicznym czynie w kopalni. Ten obóz potrzebuje takich ludzi jak ty. Dlatego daję ci niepowtarzalną szansę. Dołącz do nas. Co ty na to? To dla mnie zaszczyt. Cieszę się. Pamiętaj, że jako strażnik masz chronić bezbronnych, pilnować bezpieczeństwa obozu i porządku. Nie obchodzi mnie, czy jesteś już w jakiejś gildii, czy nie. Chcę, abyś od tej pory zerwał kontakty z innymi obozami i był lojalny tylko wobec nas. Nie ma sprawy. To świetnie. Od czasu do czasu będę też miał dla ciebie jakieś specjalne zadania. Oczywiście zapłacę ci za wykonanie zadania. To twoje obowiązki. A to twoja zbroja. Od teraz ten obóz jest twoim domem. Idź wykonywać swoje obowiązki. Aha, jeżeli zbroja ci nie odpowiada, to możesz kupić nową od Kowala Sanda. A jak jesteś głodny, to idź do Geralta. A co z wypłatą? Po wypłatę przychodź codziennie do wyzywka. To on tu rozdaje bryłki. Super. Mamy nową zbroję. Musisz uważać na to, co. Jak tam jej staty wyglądają w ogóle? Lekka zbroja strażnika kopalni, no jest lepsza od tej zbroi cienia, to jest fakt. Myślałem, że mamy teraz jaką gildię? Strażnik kopalni, poziom 11. Dobrze, i teraz pytanie. Chodzimy na pewno do wyzyska. Chociaż, czy ja Kazmira nie mogłam się zapytać o jakąś nową pracę? Tak w ogóle. Bo mi to teraz zaczęło... Od razu. Nurtować, moment. Myślałem, pogadaj. No kurde, żadnej pracy nie masz dla mnie? Tylko zachowaj. Witaj! Masz dla mnie jakieś zadanie? Zaraz coś dla ciebie znajdę. A tak, już wiem. Ostatnio w lesie napadają na nasze konwoje jacyś bandyci. Mało brakowało, a te gnidy okradłyby konwój z rudą zmierzający do starego obozu. A tak być nie może. Wysłałem co prawda kilku ludzi, żeby zajęli się tą sprawą. I co, znaleźli coś? Wygląda na to, że nie, a do tego dali się zabić. Musimy ukrócić ten proceder. Bandyci zawsze atakują nasze konwoje w lesie. Droga przez las to jedyny szlak, którym dostarczamy urobek do starego obozu. Dołącz do ekipy poszukiwawczej. Powinni siedzieć gdzieś blisko wyjścia z obozu. Czekają na dodatkowych ludzi. Pogadaj z wyzyskiem. To on organizuje wyprawę. Dobrze, zobaczy co da się zrobić. Aha, i powiedz wyzyskowi, żeby nie zabrał ze sobą całego obozu. Powiedz, że trzech ludzi musi mu wystarczyć. Dobra, w porządku. No to co, idziemy do wyzyska. Przy okazji po wypłatę, no i możemy rozpocząć ten wypad z konwojem. Dobrze zrobiłeś, dołączając do nas. Mam nadzieję, że jako strażnik będziesz częściej wpadał do mojej tawerni. Twoje zdrowie, przyjacielu. A dziękuję, siekacz. Ty jesteś zajebisty, chłopie. Słuchaj, miałbym dla ciebie małe zadanko. Jakieś typki z nowego obozu produkują na lewo bimbę. Wiesz, co to oznacza dla mojej tawerni. Konkurencja. Dokładnie. Będę bardzo wdzięczny, jak zrobisz z nimi porządek. Zobaczę, co da się zrobić. Super, a w ogóle... Mogę przejść? Dobra, nie, nie zdjęło mi broni, bo przez chwilę się zaczęłam nad tym zastanawiać. Ale nie, fajnie, jeszcze pójdziemy do starego obozu. Cześć, Pablo. Ale no, wyzysk. No, to jest Mordrak. Wyzysk, ty gdzieś tutaj też stoisz. Gord, tu jesteś. Brawo, chłopcze. Teraz jesteś jednym z nas. Od początku wiedziałem, że nie głupi z ciebie człowiek. Nie zapomnij wpadać do mnie po wypłatę. O to się nie martw. Masz tu swoją pierwszą garzę. Tylko nie przepij wszystkiego od razu. Dobra. Kazmir powiedział, że mam dołączyć do twojej ekipy. To dobrze. Im więcej ludzi, tym lepiej. Kazmir powiedział też, żeby nie brać już więcej strażników.
Wiedziałem. Tego podstarzałego durnia obchodzi tylko jego własne bezpieczeństwo. A to, że posyła swoich ludzi na pewną śmierć ma gdzieś. Ale niech będzie. Jakoś sobie poradzimy. Właściwie wszyscy są już gotowi, a ty? Jestem gotów. Wyprójmy flaki tym bandytom. Hehe, to mi się podoba. Za mną, chłopaki. Dobra, robimy w piątkę i jeszcze zrobię sobie też stały zapis, żeby był. Typie, dlaczego ty mi biegasz, jak ja zapisuję grę? Gdzie cię wywiało, chłopie? No dobrze, wychodzimy. Cholera, kolejny dostawca piwa mniej. Ale za to jest kolejna okazja do wypicia piwa. Powodzenia na nowej drodze życia. Mhm. No. Pijesz piwo, czy co robisz, chłopie? Dzień. Dobra, no my za wyzyskiem idziemy. Wydaje mi się, że wszyscy panowie są nieśmiertelni. Dobrze, pora pokazać bandytom, kto tu rządzi. Przygotujcie miecze. No i dobrze. A ci bandyci to są bandyci od bandy Quentina? Czy inni bandyci? Czy z nowego obozu? Dobre pytanie. Jest powiedziane, że bandyci, ale jacy? To cholera wie. Chyba ktoś się z czymś tu bije. Dlaczego oni się biją między sobą? Dobra, bo ktoś tutaj strzela. Dobra. Dobra, bo ten jeden bandyta ma jakiś problem ze sobą. Wow, shit! Dobra, wpadłam. Wow! Ała! Zapomnijmy o naszej małej sprzeczce. Założę się, że nie za... Czy was coś boli? Mogę wstać? Zabiłeś go! Nie było innego wyjścia? Czy co? Założę się, że nie zapłaciłeś mi jeszcze podatku od betonu. Od czego? Od betonu? What the hell? Ja dostałam w ciry, bo... Cholera wie dlaczego. Założę się. Wow, ile rzeczy zabieram. Witaj, znowu szukam... Ale typie, o co ci chodzi? Dobra, coś się dziwnego stało tutaj podczas tej misji. Widzę, że panowie szukają drogi do naszego przyjaciela w ogóle. Ja dostałam w ciry. Okej. Dobrze. Dobra, zbieramy szybko wszystko. Na szczęście łup się należy nam. Chociaż dalej nie rozumiem, dlaczego dostałam, nie? Czyli jednak typki z nowego obozu. Cholerni bandyci. A więc to w ten sposób załatwili konwój. Rozstrzelali naszych ludzi z góry, tak jak mówili ci, którzy przeżyli. Dziwne, nie wyglądają na ludzi z bandy Quentina. Poruszajmy dalej, na pewno jest ich więcej. Co? Jeszcze idziemy? Przecież ich już tutaj było dużo. Cześć Greg. Nie wiem, kim jesteś. Ale możecie poczekać, bo dostałam w pierdy, nie wiem dlaczego, za co i w ogóle o co chodzi. Więc muszę się napić czegoś w ogóle. Dalej nie rozumiem, co się wydarzyło. Nie mam pytań. Ale dobra, idę. O, witam, ścierwojad. No. Dobra. O, kocianka. Witam, wezmę cię. Ło kurde, wyzysk. Ty się dobrze czujesz? Gdzie my idziemy w ogóle? Jeju. Okej. Okay. Pod starym obozem jeszcze? Okej, okay, widzę tych bandziorów jeszcze. Dobra, są następni. Do ataku.
No, tylko że panowie się wzięli... Okej. Należało mu się. Dobra, zauważyłam tylko jednego. No jasne, skąd taki frajer jak ty miałby wziąć rudę? Dobra, na razie nie dostałam w cir dalej. Ale widzę kolejnego strażnika. Ale obstawa. Mądra decyzja. Należało mu się. Dobrze, dołóż mu. Jeszcze się rusza. Okej. Dobrze, dołóż mu. Jeszcze się rusza. Okej, panowie. Dobra, ja sobie pozbieram na luzie. Dobra, we trzej dobiliście jednego gościa. To jest gorsze niż seks grupowy. No jasne, skąd taki frajer jak ty miałby wziąć rudę? Moment, no, wyzysk. Gdzieś jeszcze idziemy? Coś jeszcze robimy? Ktoś jeszcze tu żyje w ogóle? Widzicie? To chyba ich kryjówka. Na to wygląda. Nie ma dla nich litości. Przywódcę zostawcie dla mnie. A, ja wiem, gdzie my idziemy. Dobra, luzik. Tam już nie ma w ogóle typa chyba. Chyba, że się zrespił. Porespili się chyba, wiecie? Dobra. Ja sobie pozbieram. Założę się, że nie zapłaciłeś mi jeszcze podatku. No podatku od czego? Dobra, słyszę, że tu jest jakaś rozruba. Jeszcze pożałujesz. Dobra, ja sobie pozbieram dalej. Bawcie się, panowie. Założę się, że nie zapłaciłeś mi jeszcze podatku od bezpieczeństwa. Tu jest Rain. Myślałam, że przez chwilę mnie biją, nie? Dobra, wyzysk. No jasne, skąd taki frajer jak ty miałby wziąć rudę? Świetna robota. Pozbyliśmy się ich przywódcy. Zabierajcie wszystko, co przy nich znajdziecie. A co z nagrodą? Bierz sobie co chcesz z tej parszywej nory. Na pewno mają jakąś rudę. Później zgłoście się do Kazmira po nagrodę. Aha, jakby co, tu nic nie było. Żadnej rudy ani piwa. Zarekwirujemy sobie towar. Jasne, dobra. Korzystając z okazji, moi drodzy... Co? Jezus Maria, nieważne. Korzystając z okazji, idziemy jeszcze do Torusa. Zobaczymy, czy on coś powie, czy jakby już to był moment, w którym zdecydowałam, że jednak nie będę strażnikiem w Starym Obozie, tylko tutaj, ale wydaje mi się, że to jest akurat jeden pies, w sensie. I tak będziemy mogli potem zostać magnatem i tak. Ale możemy sobie zagadać, zobaczyć, czy dostaniemy jakieś info, czy niekoniecznie. Kiedyś takie... Tylko zachowaj to dla siebie. Torus? Widzę, że przyłączyłeś się do strażników kopalni. No cóż, to i tak lepiej niż do najemników. Ostatnio cierpię na brak dobrych ludzi. Byłbyś zainteresowany eskortą konwoi do starej kopalni? Okej. Konwój? Tak. Raz na tydzień wysyłamy zaopatrzenie do starej kopalni. Jedzenie, ziele, broń, narzędzia górnicze. Przesyłka jest dość wartościowa, więc jest obiektem zainteresowania szkodników z nowego obozu. Kiedyś wystarczyło jeden czy dwóch strażników i ta banda trzymała się z dala. Jednak ostatnimi czasy atakują w coraz większych grupach. Niektórzy strażnicy twierdzili, że wśród atakujących byli również najemnicy. I nic z tym nie robicie? Pozwalacie nowemu obozowi tak po prostu atakować konwoje? A co niby mamy zrobić? Wypowiedzieć wojnę nowemu obozowi?
Tylko szaleniec chciałby rozlewu krwi na taką skalę. Zresztą bez dowodów nie możemy im nic zarzucić. Nowy obóz respektuje pakt o rudzie. Konwoje transportujące rudę do starego obozu nigdy nie były celem ich ataku. Pakt o rudzie? To długa historia, a mi nie chce się jej opowiadać. Może znajdzie się ktoś inny, kto ci ją opowie. Do rzeczy. Zgłoszenia do konwoju przyjmuję dzień przed wyprawą. Spóźnisz się, musisz czekać do następnego tygodnia. Konwój wyrusza równo w południe. Nie dotrzesz na czas, wypadasz i płacisz karę. 500 bryłek. To na pokrycie kosztów teoretycznej napaści. Uciekniesz, gdy konwój będzie trwał, płacisz karę za swoje tchórzostwo. 5000 bryłek. Kilka takich numerów i możesz się pożegnać ze swoją karierą w starym obozie. Za każdy konwój, który dotrze bezpiecznie do kopalni, otrzymujesz 250 bryłek. Plus premia w wysokości 100 bryłek, jeśli się wykażesz. Zrozumiałeś? Tak, teraz odejdź i nie przeszkadzaj. Okej. Dobra, czyli to jest jakaś forma zarabiania chyba. Cóż, w ogóle Haldora mamy zabić, nie wiem czy pamiętacie. Natomiast to na razie jest raczej nikłe. Diego, coś masz do powiedzenia? Nie. Trzymaj się. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie po prostu porobimy sobie jakieś zadanka. Mamy na pewno do oddania w bractwie to, co trzeba i wydaje mi się, że idąc tam rozpoczniemy trzeci rozdział. Mam takie wrażenie, zresztą zobaczymy. Mamy też jeszcze sporo zadań pobocznych, przydałoby się czymś tutaj zająć. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie. Zostawiam do waszej dyspozycji oczywiście sekcję komentarzy, sekcję łapek, sekcję subskrypcji. I co, ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!